Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Chyba zaraz odwrócę aparat, bo umyłam głowę, jestem w podomku, ale mam ochotę na maseczkę i właśnie taką maseczkę czaiłam. To jest czysta glinka. Będziemy sobie tą maskę używać. No, dzisiaj dzień spa, jak widać. Mamy turbano. Chyba od tej strony będzie łatwiej. Mamy turbano i mamy maseczkę i będziemy maseczkować się. Pędzelek jest. Pędzelek do maseczki zawsze ważny. A czy zawsze do takiego pędzelka można? Last Christmas I gave him my heart. Zaraz będzie upiór w oberze. Będzie maseczka. I żółtość nastąpiła. Jak mówiłam, upiory w operze będą miały miejsce. No dobrze, no maseczkujmy. Ta biaglinka, właściwie ta biaglinka zawsze była taka antybakteryjna. Tutaj nawet nie mam na co jest. Wyrównuję koloryt, oczyszcza. Antybakteryjne były białe, jak sobie sama mieszałam, bo nie było jeszcze glinek, to właśnie tak to działało. No i spajujemy. Miałam jeszcze głowę ufrobować, ale mi się chyba nie chce. Pochodzę trochę umytej w sensie i może zafarbuję. Pewnie tak. Ja ciągle w maseczce, ale przyszedł czas na śniadanie. Na śniadanie kanapki, chleb niezbyt świeży, ale cała reszta owszem. I jajcy. Wczoraj żeście tak nagadali na czatach o jajcach, że normalnie jajcy muszą być i jeszcze kanapka idzie w śniadaniu. Ale wam nie pokażę, tam jest jeszcze deska. No dobra, pokażę. A nie, herbatka idzie. To ja jeszcze muszę kawkę. No dobra, ale to tak, zaczynam. Smacznego! A my robimy mięso z kurczaka. To będzie pieczone na parę dni. Lista zakupów. Mięso z kurczaka. Przyprawy. Wrzucamy wszystko, co popadnie. Potem zalejemy sosem klonowym. Będzie zacnie. A jeszcze chciałam wam pokazać. Są susze. Mamy tak. Grzyby do pierogów. I susz do kompotu. Także wigilijnie pachniało będzie. A ja w zasadzie już popakowałam prezenty, tak żeby się zorientować, co komu mam, co komu. I sobie stoją pod choinką w torbach. Trzeba będzie jeszcze dokupić parę rzeczy, ale już wiadomo, teraz research zrobiony, kto, gdzie, jak i kiedy. A za chwilę lecę na górę, bo w ciuchach zimowych robię porządek, po to, żeby już na wigilijne energie były nowe. A że mam milion ciuchów po 500 lat, to po prostu będzie zero waste w szafie. Zero waste normalnie. Tak zrobimy. Miałam wam nie pokazywać, ale... Tam już są poukładane, tam nie. Ale powiem tak. Gdzie ja tu jestem? Tutaj. Dwa wory na razie wyrzucone. Znaczy jeszcze nie wyrzucone, już spakowane. Bardzo dobrze. Teraz wam pokażę, jak powinny być poukładane sweterko bluzki. U mnie generalnie jest to tak w pudłach. O, tak siedzimy i układamy. No. Ja tu mam jeszcze przed sobą puste. Tu mam ciuchy, będę też układała w tą stronę. No i właśnie tak to wygląda. Nawet wam może pokażę w szafie, chociaż jeszcze jest burdello. Ale wszystko w pudełeczkach. Poziomo. Dorota mnie tego pionowo nauczyła i dziabiemy. Na bluzy nie mam pudełek, bo nie wiem, czemu tak wyszło jakoś dziwnie, ale no, tak. I uwaga, wkraczamy do Narni. Pierwsza część szafy. Zaczęli pustego miejsca. Tutaj są sukienki. Tutaj mamy bluzy. Tu mamy jakieś bluzki, puste miejsce. Tu mamy jakieś bluzki, puste miejsce. Tu mamy nie wiem co już. Aha, bluzeczki. Widzicie, koszyki są strasznie wygodne. Sweterki. Zresztą fajne. Tutaj to ja mam
Nie poukładane, ale w użytku. Skarpety, majty, nie wiem, nawet mam świąteczne majty. Widziałaś? Co? Christmasy. No takie tam, ten i jako, że kot lubi na tą półkę zawsze wchodzić, to jest pudło, bo ona tam leży i przykryte ciuchy plecakiem szkolnym, bo tak musi być. To jest jedna część szafy. Uwaga. Idziemy do lustra. Jestem takim różowym, co znalazłam sama. Druga część szafy polega następująco. Tu mam spinki i z tyłu bluzki. Tu mam takie podręczne lekarstwa jak krople do nosa. Tu mam takie kurtki, płaszczyki. Letnie sukienki, letnie bluzki, letnie bluzki, letnie bluzki. Rajstopy, które jeszcze będę jutro układała, pusty koszyczek. Letnie bluzki, bluzy, bluzy, bluzki, cosie. I to jest kolejna część szafy, a jeszcze kolejna jest taka, że stroje kąpielowe i spodenki, długo nic, trochę torby i puste pudła, słuchajcie, do wykorzystania. Tu mogłoby coś, ja nie lubię mieć powieszonych ciuchów, dlatego to tak jest, o, dokładniej sobie tutaj na dole ustawiam. No, proszę bardzo, porządeczek jako żywo i normalnie, no ja to lubię w pudłach i w tych koszykach, bo to po prostu znacznie łatwiej się użytkuje. Zobaczcie, jak one stoją, jak karty. Tu wszystko widać, co się ma, wszystko. I się tylko wyciąga i potem wkłada na miejsce. Cała podstawa do organizacji szafy to jest to, że jak już jest poukładane, to żeby z powrotem wkładać na miejsce po prostu. No. Tutaj czekam na premierę, ta-da-dam, a tutaj, proszę bardzo, kopytki z sosem pieczarkowym i surówka będzie się działa. Tak mówiliście o ogórkowej i tak mówiliście o ogórkowej na programy, który zrobiłam, że proszę bardzo, co jest na talerzu? Ogórkowa. I inaczej być nie mogło. I jeszcze będą się smażyć jabłka w cieście. Czy takie ciekawostki popołudniowe. Ja może tak dzisiaj jeszcze w lekkim trochę bałaganie, ale chciałam Wam pokazać rzeczy i mam wypróbowany fluid. Słuchajcie, rewelacja, aż byłam w szoku, bo wczoraj w Rossmanie kupiłam Golden Glow. Ten puder bardzo lubię, bardzo, on trochę przyciemnia, fajny. Liquidy to ja uwielbiam jasne, tak? Natomiast pudry mogę potem popracować nad twarzą, lubię ciemne, ale Lovely za grosze. Kupiłam taką szminkę, która ma taki odcień lekko brązowy, ale dzisiaj użyłam takiego nudziaka i to jest naprawdę taka satynowa, atłasowa, bardzo fajna. No i kupiłam wczoraj w Rossmanie dwa liquidy. Ten jeszcze nie wiem jak, ale słuchajcie, jak ja dzisiaj tego użyłam, to po prostu w szoku jestem totalnie, jak on... W ogóle jaka rzadka konsystencja. Tutaj zobaczycie, obrabiam vloga. Zobaczycie sobie, jaka ładna cera na pożegnaniu. Ale no taka rzadka konsystencja. No tyle, że tu jest napisane, że to primer, coś tak, concealer i foundation. Trzy w jednym. Oczywiście tutaj nie doczytam. Płynny fluid do twarzy, trzy w jednym. Z formułą long lasting zawierającą wygładzający coś tam, ale słuchajcie, no wziąłam krople, bo niewygodny dozownik, bo w zakraplaczu, ale w taki sposób się nakładał na cerze, jakby ją nawilżył jak krem. Nagle jakoś zastygł jak sztafla tapeta i w ogóle nie widać, że jest na skórze, a zakrywa wszystkie przebarwienia. No ja nie mam pryszczy, więc nie musi pryszczy zakrywać, ale mam cerę naczynkową, więc bywam czerwona, tak po prostu. Rewelacja. Jutro użyję tego i spróbuję, a może się okazać, że to jest po prostu hicior. Vibo. Aż sobie powiem Wam, wpiszę w tom, w YouTube'a i zobaczę, co w ogóle na ten temat mówią. Bo Wam powiem, że jestem w szokującym szoku, zwyczajnie. Także no naprawdę myślę, że i polecić mogę. No i zobaczcie,
swoją drogą ciągle dopala się świeca. Jak to ładnie wygląda. Można było sobie zdjęcie trzasnąć. Tutaj pali się świeca zapachowa. Tutaj stoi vlog masowa. No takie tam mam kartka świąteczna. Także ja tu sobie te światełki zorganizowałam. Jestem nawet zadowolona, bo tak wyglądają świątecznie ładnie. Komputer naszykowany do obrabiania vloga, rytuały zadziane, światełki z dzisiaj połączone, światełki. Władca pierścieni leci, a ja chciałam się z Wami pożegnać, bo nadszedł koniec dnia dzisiejszego. Musiałam się umalować na ten Q&A, który jest na kanale, zapraszam serdecznie, troszkę żeście pytań pozadawali i moje odpowiedzi uzyskane będą. Kitek, nie skakujemy. Kitek po prostu mnie atakuje. Także mówię Wam dobranoc, do zobaczenia i do widzenia w kolejnym vlogu. Z wszystkimi możliwościami świątecznymi i z kotem na ramionach. Zaraz go zegnam. Bo Kitek. Wszystkie świece się palą, światełki się palą. Buziaki. Pa, pa.